Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was w kolejnym odcinku na Osinie. No jak widzicie, już mucimy. Rozpocząłem tutaj sobie mucenie rekordem. W sumie teraz już powinien podjechać... O, podjechał już tutaj Rususik. Bo tu już mucimy kawałek. I teraz cyk, rozładujemy się. Ale poczekajcie, bo ja tutaj mijaka strzeliłem. On sobie na mnie poczeka, nie bójcie się. Oczywiście, ja na razie na crossplayu jeżdżę. Dzisiaj jest obiecany kombaj. Większość z was już wie, jaki to będzie kombaj. Będzie to John Deere 330 od młodego. Większość z was wie, jaki kombaj. On już jest kupiony, zadłużyłem się nawet, żeby kupić ten kombaj. I dzisiaj spróbuję przyeksperymentować sobie. Pierwszy dzień żniw. I już zaczynam od eksperymentów, ale najpierw przejedziemy się dookoła i zobaczymy, jak to wyjdzie. To pole chyba się nadaje do tego eksperymentu. Jeszcze jedna rzecz, sorry, że tak długo nie wchodził żaden odcinek z Osiny, ale byłem dosyć zaangażowany na góralach. Fajny projekt, na live'ach troszeczkę pogrywamy sobie ze znajomymi. No jeszcze później ktoś mi na czacie uzmysłowił, że to już jest prawie 2000 subów. Później okazało się, że jest ponad 2000. Okej, zrobiliśmy 6-godzinny live'ik, fajnie było. W ogóle modziki tam są fajne, Seasons działa, górale fajne, tak więc jest bardzo fajnie, polskie maszyny i tak dalej. Tak więc mam nadzieję, że rozumiecie, że musiałem troszeczkę Osinę odstawić. Kombajn, jak już wspomniałem, John Deere kupiłem. On w sumie ma parametry dosyć podobne do tego rekordu. Do tego rekorda w sumie. Ma dosyć podobną szerokość headera, tak więc przyeksperymentujemy sobie tutaj troszkę i spróbuję zrobić crossplay na dwa kombajny. Czyli dwa kombajny będą muciły jeden za drugim, używając jednej ścieżki. To w ogóle te pola na Osinie tak nie za bardzo się nadają, ale wydaje mi się, że akurat to pole będzie się nadawało. Objechałem już dookoła to pole i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie sobie tutaj domucę do końca. Później pojedziemy na... do sklepu, zobaczymy, jak wygląda ten nowy John Deere. Co prawda on nie ma tam wózka, ale wózek będzie od niego kombajnu, już sprawdzałem. Troszeczkę to wygląda dziwnie, bo ten wózek jest o wiele większy niż header do tego John Deere'a. Ale ten wózek tam, no, on działa po prostu i to jest ważne. Ja tutaj sobie na razie skończę. Dobra, tutaj musiałem coś niby zapalić, ale to nie. I zobaczymy, spróbujemy. Jak widzicie, tutaj tak nie za bardzo mi wyszło. To będziemy musieli, nie wiem, albo poczekam, aż to wreszcie wyrośnie i dojrzeje. Po prostu jak siałem, to taki kawałek mi został, później następnego dnia dosiewałem, no i tak to wyszło. W ogóle bardzo zadowolony jestem, bo plony będą naprawdę bardzo dużo, bo sypie niesamowicie. Jak widzicie, już ten Ursus tam pojechał wyładować się. O, już zresztą wraca. A nie wiem w ogóle, czy on czasami... Teraz ja wejdę. Nie, pusty jest, czyli wyładował się, bo myślałem, że on tylko sobie przejechał się, a nie rozładował się. Biegniemy sobie szybko do sklepu, bo chciałem wam pokazać kombajn. No naprawdę, miodzio. Mi się bardzo podoba, zobaczcie. Elegancki. Co prawda nie jest duży i najprawdopodobniej może coś takiego też będzie na góralach. Chociaż tam już jest jeden kombajn kupiony, w sumie dwa w kolejce, jak gdyby. No ale zobaczymy. Header 4.2. Elegancki, naprawdę. Bardzo mi się podoba ten kombajnik. Jak go zobaczyłem u młodego na Facebooku, mówię, nie, musimy pograć czymś takim. No i jest. Obiecany. Zobaczcie. Te schodki są tak, a jak wejdę do niego, cyk, elegancko, co nie? Dobra, odpalę potwora. Nie wiem, czy go słyszycie. Może troszeczkę podgłośnię dźwięk, bo on nie jest taki... Może go tak dobrze nie słychać. Podczepimy sobie headerek.
celowo potrzebowałem do tego eksperymentu header, który jest podobny długością do tego headeru, który jest w rekordzie. To będzie dosyć ważne przy robieniu tego kursu. Szczerze mówiąc, zresztą zobaczcie, jak się wygląda świetnie w środku. Zresztą, szczerze mówiąc, będę robił po raz pierwszy ten kurs. Troszeczkę kombinowałem z kultywatorowaniem. Zasada jest taka sama, tak więc powinno wyjść, ale nie wiem do końca, czy to wyjdzie. Zobaczymy. W każdym razie będziecie mieli okazję. Ja to najprawdopodobniej później pokażę na poradniku, jak to zrobić, ale dzisiaj tak, no już w połowie będziecie wiedzieli mniej więcej, o co chodzi z tymi dwoma kombajnami mucącymi na jednej ścieżce, Zaraz przejdziemy do szczegółów, ale jedziemy sobie na te pole. Tutaj na tym polu nie odważyłbym się, też jest rzepak, ale na tym polu nie odważyłbym się takich eksperymentów zrobić, z racji tego, że się ciężko wczytują ścieżki. Nawet nie wiem, czy te pole jest wczytane. Tutaj jest o kurczę, ale przyznę. Wow! Trochę. No kurczę, taki mówkarz. Nie, no bez przesady. Oczywiście tam będziemy nawozili. W ogóle jest coś takiego, że za każdym razem, jak wchodzę na mapę, to pierwsze, co robię, to sprawdzam, co będę nawoził. Bo tu jest cały czas to nawożenie, to jest najważniejsza rzecz. Ja sobie teraz ustawię obydwa kombajny tak blisko siebie i za chwilę przystąpimy do właśnie robienia tego cosplaya na dwa kombajny. Zmiana koncepcji. Tak sobie myślę, pokażę wam mniej więcej, jak to zrobić, ale nie pokażę wam, jak to zrobić. Pokażę wam nawet, schowam teraz cosplaya, żebyście nie wiedzieli, jak to się robi. Albo nie, muszę to wyłączyć. Czekajcie, sorry. Wyłączę ścieżki. Za jakieś dwa albo tydzień, w zależności, czy wam to się spodoba i czy chcielibyście coś takiego zrobić, albo umieć zrobić, to wam pokażę to na poradniku. Nie będę wam pokazywał w detalach, jak to się robi. W każdym razie obydwa kombajny, sorry, są już zaprogramowane. I najprawdopodobniej to działa. I tak jak mówiłem, jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał bardzo, bardzo dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby dwa kombajny muciły na cosplayu o, zapotrzebowanie na pszenicę, świetnie. Ale pewnie jak będziemy mucili pszenicę, to już to już nie będzie zapotrzebowanie. Ponieważ jeżeli kogoś będzie bardzo interesowało to, jak to zrobić, żeby te dwa kombajny współpracowały ze sobą? To za jakiś tydzień, dwa tygodnie, w zależności ile będzie lajków pod tym. Powiedzmy, jak będzie 50 lajków pod tym odcinkiem, to wam pokażę. Jak nie będzie 50 lajków, to poczekacie sobie dosyć długo. Dobrze, aż wreszcie tam kiedyś wytworzę w tym poradniku pokażę wam, jak to zrobić. W każdym razie obydwa kombajny są gotowe i zaczniemy. Puścimy pierw Johna Deere'a, nie pytajcie dlaczego. Po prostu go puścimy jako pierwszego. Podjedziemy sobie troszeczkę. Cyk, on zaczyna już mucić. To będzie tak trochę dziwnie wyglądało, bo tak trochę muci, a troszeczkę nie muci. I teraz puszczamy sobie rekorda. A, już pewnie co niektórzy wiedzą, o co chodzi. Bo tu było akurat pokazane. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, o co chodzi. W każdym razie, na razie ten rekord. O! Czekajcie, on nie tą ścieżkę chwycił. Nie tą ścieżkę chwycił. Ja go zatrzymam. On ma inną ścieżkę chwycić. On ma chwycić ścieżkę tą. Na razie poleci sobie ten rekord w sumie na pusto, jak gdyby. Bo już tu jest uwrocie zrobione, a uwrocie się pokrywa troszkę. A może nie, może sobie wyłączymy to i pojedziemy na maksa, prześcigniemy tego. Ja tu jeszcze wyłączę te ścieżki, żeby one wam tutaj nie wzbudzały zbyt dużej ciekawości, jak to jest zrobione, bo co niektórzy by sobie już to rozkminili, o co tu chodzi. A tak to, no będziecie musieli poczekać, tak? Jestem niedobry chłopak.
W każdym razie w tym momencie nie ma sensu puszczać kombajna, ponieważ Coarse Plate nie rozróżnia jak gdyby miejsc, które są już wymucone od miejsc, których nie są wymucone. To nie jest pracownik, to jest po prostu. Tutaj są programowane trasy i nieważne, czy ten kombajn ma coś do mucenia, czy nie, to on będzie mucił. A, jeszcze sobie wrócimy, bo nie wiem, czy traktor jest. On chyba. A, odstawiłem go na drogę, dlatego on nie jest. Nie będzie odbierał tej zboża. W większości przypadków, no tu są teraz dwa kombajny, tak więc będzie musiał automatycznie wyszukiwać. Ale jak widzicie, początek i koniec tej trasy jest na tym polu. Tutaj i tak mogą być problemy, ponieważ te pole jest dosyć długie i tak będą problemy. Więc sobie wrzucimy tutaj kurs. Pole 27 bin. Rozpocznij kurs. I jak zobaczycie, tu jest wyszukaj automatycznie. Brak kombajnu zasięgu. Oczekiwanie na osiągnięcie ustalonego poziomu wypełnienia. To wynika z tego, że poziom wypełnienia. Ale ja sobie. Dobra, ja sobie to wyłączę i podjedziemy sobie na. Bez Coarse Playa. To chodzi o to, że akurat ten John Deere, pojemność zbiornika to jest bodajże ponad 5000 litrów, tak więc on by tutaj troszkę poczekał. A ja sobie go teraz tutaj włączę. Chodzi o to, że te automatyczne wyszukiwanie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Te automatyczne wyszukiwanie czasami może nie działać, jeżeli pole jest długie. Dobra, ale szybko wracamy do rekorda, bo tamten już John Deere już chyba nawrócił. I zaraz zobaczycie, o co mi chodziło. Zaraz zobaczycie, zaraz przekonacie się, jak to fajnie będzie wyglądało. Ten John Deere po nawrocie. O, już widzicie, tam nawraca daleko. On jedzie na Coarse Playu, my jeszcze nie. Powinien ten rekord też jechać na Coarse Playu, ale z racji tego, że tutaj to by tak dziwnie wyglądało, że on by mucił. Miejsce, które. Gdzie nie ma w ogóle nic do mucenia. No to dlatego wyłączyłem na razie ten cosplay. Jak widzicie, ten John Deere sobie zawrócił i z powrotem jedzie, ale zostawił miejsce dla rekorda. I o to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Za to, no mogę podpowiedzieć, za to jest odpowiedzialna ta funkcja. Symetryczna zmiana pasa. Gdyby tu była dezaktywowana, nie byłoby takiej sytuacji. Dobrze. Ale sobie rozpocznij kurs, powiedzmy, sobie zrobimy to tak. O, w tym miejscu. To tak będzie trochę dziwnie wyglądało. Będzie chciał mucić na sucho. Będzie to na sucho mucił. Jeszcze jest jedna sprawa. Ten bizon muci. Ten rekord muci. Jest trochę wolniejszy, jeżeli chodzi o mucenie. Dlatego będziemy musieli trochę spowolnić. Bo tu on chyba muci na 6 na godzinę. Dlatego ja sobie John Deere'a spowolnię, bo on po prostu za szybki jest. On jest za szybki, on tutaj pruje na maksymalną prędkość 11 na godzinę. Ja sobie tą prędkość na polu zmniejszę. Zaraz zobaczycie, on zacznie zwalniać. O, już zwolnił. A zrobimy jeszcze tak, że zwolni do 3 na godzinę. A akurat Ursus podjechał, tutaj będzie się ten John Deere rozładowywał. I to tak wygląda. Teraz szybko wracamy. I co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Otóż rekord jedzie, jak widzicie, tą ścieżką, którą zostawił dla niego John Deere. I o to właśnie w tym chodzi wszystko. Widzicie, te dwa kombajny współpracują ze sobą. Rekord jedzie po tej części pola, którą zostawił John Deere dla niego. Zresztą oczywiście tutaj możecie zobaczyć, że ten rekord nie bierze całej szerokości, jak gdyby tego pola. Sorry, całej szerokości tego headeru. O tym już wcześniej mówiłem, że całkowita. A, nie wiem, aha, bo ja wam nie mówiłem. A chodzi o to, że ten header ma 4,5 metra, John Deere ma oś 4,2, czyli szerokość robocza obydwu headerów to jest 8,7. Ścieżka jest zrobiona na 8 metrów, dlatego to tak wygląda. Że tutaj rekord nie pracuje całą szerokością headera. Ale to są takie sprawy techniczne, tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli ktoś będzie naprawdę bardzo chciał, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić na tym Coarse Playu, że dwa kombajny mucą na tym samym polu,
korzystając z tej samej ścieżki i współpracują ze sobą w taki fajny sposób, że jeden kombajn zostawia miejsce drugiemu kombajnowi i dzięki temu one szybciej te pole tutaj nam zginie. Gdybyśmy chcieli to zrobić na pracownikach, to mogłyby być problemy, no chyba żebyśmy puścili jednego pracownika z tej strony pola, z tamtej, od tamtego końca, a drugiego pracownika puścili z tej strony pola, od tamtej strony. I one by się zeszły w środku, tak? Ale chcemy zrobić to w taki sposób. Tutaj Ursus może kurde przyblokować nam. Ja tutaj na chwilę przyhamuję. On 4 na godzinę zmknie, ale go jeszcze spowolnimy. Już wolniej nie może jechać ten rekord, ten John Deere, natomiast rekord go próbuje dogonić. Jak go dogoni, no to wam pokażę, jak go dogoni, jak to wygląda. No jak widzicie, rekord dogonił tego John Deere'a. Teraz mają praktycznie takie same prędkości, tak więc one są blisko siebie. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak będą nawracały te kombajny. Tu mogą być pewne problemy. Nie, nie powinno być problemów. I też może być taka sytuacja, że John Deere może szybciej nawracać. Jest też prędkość nawracania, tak więc może być taka sytuacja, że John Deere szybciej nawróci. O, rekord się przyblokował, to nawet lepiej. Aha, przyblokował się, ponieważ John Deere na niego wpadł. Musi poczekać na niego, tak? Oczywiście tu wyskoczy monitor, że rekord się zablokował, ale tu chodzi o to, że po prostu musiałby jak gdyby ustąpić mu miejsca. I znowu się sytuacja powtórzyła. Rekord wjeżdża sobie na środek. A, sorry, John Deere wjechał już na pole, a teraz rekord za nim zawija. I proszę bardzo. I tak to wygląda. Dwa kombajny. Zaraz zobaczymy. Ten muci na 7. O, to nawet chyba szybciej. Ten muci na 5. To podniesiemy mu troszeczkę tą prędkość, żeby trochę szybciej jeździł. Może być też taka właśnie sytuacja, że John Deere szybciej nawraca. Tu jest też taka prędkość nawracania. I widzicie tutaj prędkość zawracania. Zresztą ten rekord musiał trochę czekać na niego, dlatego on jest troszeczkę tak oddalony w tym momencie. Więcej szczegółów nie podaję wam, jak to tam jest zrobione. Na pewno jest wiele osób, które sobie już wiedzą w ogóle, jak to zrobić i to dla nich nie jest jakąś tajemnicą. Bo no wiem, że na pewno jest kilka osób, które cosplay mają świetnie opanowany i to, co pokazuje tutaj, to mogą być dla niektórych ludzi po prostu jakieś śmieszne rzeczy, proste. Bo rzeczywiście to nie jest zbyt trudne. Ja ze Sławkiem dawno sobie zgodziliśmy się z tym, że ten mod naprawdę nie jest trudny, tylko trzeba naprawdę bardzo dobrze poznać podstawy. Jeżeli poznacie podstawowe kursy, to wtedy możecie przystępować do takich rzeczy. Wtedy to już jest tylko wasza fantazja, jak to zrobić, jak to wykombinować, co jeszcze można ciekawszego zrobić. Naprawdę, wtedy to już jest skombinowanie, czyli składanie kilku kursów, różne opcje. Zapewne zaraz będą pytania, czy można więcej kombajnu. Nie ma sprawy. 3, w sumie nawet 3 się łatwiej ustawia niż 2. Warunkiem, znaczy nawet szczerze mówiąc, nie jest to warunek, aby headery były podobnej szerokości. To można sobie byłoby też rozłożyć, tylko troszeczkę więcej matematyki musiałoby być. Ale ja już nie chciałem tego tak utrudniać i to jest tak w miarę łatwo. Ten kursik jest naprawdę bardzo łatwy. Tak to fajnie wygląda. Te dwa kombajniki współpracują ze sobą. Teraz mi się wydaje, że rekord chyba zostaje trochę w tyle, tego spowolnię. Tak, tutaj spowolnimy, bo on tutaj troszeczkę za szybko nam ten John Deere ucieka. Oczywiście wskazanym jest, żeby tutaj był taki, sorry, taka bezpieczna odległość między tymi dwoma kombajnami, bo później mogą się dziwne rzeczy dziać jak na uwrociach, tak?
No więc puszczamy jednego troszeczkę wcześniej, drugiego troszeczkę później i to wtedy generalnie będzie działało. No, tutaj się ciekawie zrobiło, bo chyba rekord już jest pełen. A John Deere się nie do końca rozładował. Będą czekały kombajny pewnie na przyczepę. Tutaj tak, za chwilę będzie musiał zatrzymać się ten rekord. Chyba kopsniemy się po jeszcze jednego sprzęta. Co, jak pojedziemy na pole? Ściągniemy te burty, bo troszeczkę za wysoko. O, tak wystarczy. A więc musimy tutaj pogonić jeszcze. Zaraz sobie skopiujemy tutaj kursik. Czekajcie, już sobie kopiujemy. O, czekajcie, ja tutaj nie patrzę za bardzo, gdzie jadę. Dobra, kopiujemy kurs. O, ten kurs kopiujemy. I już w tym momencie puszczam. A, bo on jeszcze nie jest na tym. A, tu trzeba wybrać, musiałbym wybrać tą opcję. O, i teraz już. Jedziemy do kombajnów. A, tutaj coś się ślizga, zaraz zobaczymy. Coś się tam dzieje. Och, on kłuje właśnie te krzaki na osinie, to jest zmora tutaj cosplaya. Już tłumaczyłem, no, setki razy, a może i tysiące. Dobra, musieliśmy pomóc trochę. O, teraz wjeżdża już na pole i za chwilę będzie wychwytywał kombajn. Mam nadzieję, że najpierw pojedzie do rekorda, ale osiągnie cyk, koniec, brak kombajnu zasięgu. No i teraz podjeżdża do kombajnu. Czyli teraz są już dwa traktory do odwożenia. Można by też zrobić tak, że jeden traktor by odwoził zboże od jednego kombajnu, a drugi by odwoził rzepak od drugiego kombajnu. Oj, tutaj nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo to widać. Chyba. Zobaczymy, czy on odjedzie. Bo tutaj ta przyczepa nie ma zbyt dużej pojemności i najprawdopodobniej po wyładowaniu John Deere'a będzie musiał ten MF jechać sobie już. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mogłem wziąć większą przyczepę. No, mogłem wziąć. Ale no, tak na szybko zrobiłem. O, teraz oczekiwanie na wolne miejsce. Oczekiwanie, tak? Zobaczymy, co Ursus będzie robił. O, nie, już załapał. Czasami chodzi o to, że w cosplayu, jak gdyby, jeżeli chodzi o podjeżdżanie, to traktor jak gdyby trochę czeka, aż kombajn odjedzie na taką jakąś bezpieczną odległość, tak? I dopiero wtedy podjedzie. Tak więc, mimo tego, że rekord powinien ten Massey podjeżdżać do tego rekorda, to jednak ten Massey czekał troszkę. Tak to jest zrobione, że właśnie te traktory, które odwożą zboże, troszeczkę czekają po rozładunku. Jeżeli kombajn wysypie zboże, to troszkę jednak poczekają i dopiero jak kombajn się oddali na taką bezpieczną odległość, to one dopiero wychwytują następny kombajn, czyli mam nadzieję, że w tym momencie już rekord się rozładował. Massey sobie podjechał pod rekorda, tutaj za dużo chyba nie wysypie, to tak jak mówiłem. No już od razu jeździ, odjeżdża, rekord powinien ruszyć za chwilę. A widzicie, rekord już tutaj muci, do tego rekorda podjeżdża tutaj sobie Ursus, tam daleko John Deere. Z racji tego, że ten John Deere tak długo nie czekał na rekord, jednak czekał, aż ktoś rozładuje go. No i jak to widzicie. No i tak to działa. Bardzo fajnie. Mi się to bardzo podoba. Takie połączenie kilku modów, one sobie na tym polu urzędują. W sumie ja wam to pokazuję. Ale tak naprawdę, dlaczego używam cosplaya? Bo on pozwala mi na tej osinie tutaj jakoś egzystować. Ja nie muszę się zajmować, nie muszę wszystkiego sam robić. 46 pól do uprawy, co prawda jest 45, bo
bo tamte jedno pole jest przeznaczone pod refill station. I ja zobaczę, jak to wygląda. Cyk, ty. No tak to wygląda. Tak jak wcześniej mówiłem, John Deere trochę wyprzedził tego rekorda, bo rekord czekał troszeczkę dłużej na to, aby mógł się rozładować. Dobrze, tutaj siewy, tak? Jedziemy dalej. Tutaj wyślemy sobie na pole numer 17. Dlaczego on jest niewrzucony, to nie wiem. Ale pole 17, zaraz sprawdzę sobie na mapę, bo tak, tam jest kukurydza i tam jest dosyć duży. Tam może być problem. Dlatego to sobie weźmiemy. Czekajcie, nawożenie. Dobra, ja skosuję ten program. A tu jest z łyżką. A, dobra, bo jest ta opcja. Czyli nawożenie to jest ta opcja. Ale sobie na razie skasujemy jeszcze ten program. Jest nawożenie? Jest. Wchodzimy sobie do pól. Pole numer 17, tam jest kukurydza. Rekord się ślizga. Ale tak. Nawożenie, refill. Odjedziemy sobie. Albo nawet możemy rozpocząć kurs tutaj. On powinien zatrybić, o co chodzi. On jeszcze teraz nie będzie załadowywał. Dobra. Idziemy nawozić. Co tu się dzieje? Aha, no niestety jest dosyć dużo tych modów, tak jak widzicie, teraz jeden przyblokował drugi. Generalnie, jak ja sobie gram na tych cosplayach, to ja generalnie robię coś tam sobie długie. Czekajcie, muszę dalej odjechać, bo o. Tu jest taka w ogóle sytuacja, że rekord wpadł na krzaki. Ale to naprawdę, to jest związane z tym, że ta osina no ma niestety te kolizje nawsadzanych. No i tutaj często się coś takiego zdarza. Często, bo na przykład ja pamiętam, jak grałem na Bankrucie, no tam też no bardzo często używałem crossplaya, zwłaszcza jak sobie na singlu grałem i tam takie kolizje to były naprawdę rzadko, tam dwie może na godzinę pracy tych traktorów się zdarzały. I to jeszcze dlatego, że to ja źle zrobiłem jedną trasę, albo czasami. O, teraz już tu jest coś zablokowane, ale to on się zaraz odblokuje. O. I tak to wygląda. Dopóki nie jest na czerwono, no to nie musicie w ogóle reagować. Będzie wszystko ok. Dobra, my sobie tutaj będziemy powoli ten odcinek kończyli. Ja tutaj sobie zerknę jeszcze, co by tutaj nawozić. A tu jeszcze jest kilka rzeczy do nawożenia, tak naprawdę. Może te pole. Tutaj jest słonecznik. Jak już nawieziemy, to już będzie spokój. To jest pole numer. Zaraz sobie sprawdzę, bo chyba 35. Ja już tak dobrze poznałem tę mapę, że praktycznie bez. Tak, no to jest 35. Jak tutaj siedzi się na tej osinie, to po pewnym czasie już znasz. Mimo tego, że tych pól jest dosyć dużo. Pole numer 35. Tak, jest. Całe szczęście jest opisane. Czyli tak, nawożenie, refill. O, już nawet jest to ładnie narysowane. I ogień. A, jeszcze czekajcie. Zrobiłem głupotę. O, wcale nie zrobiłem głupoty, tu już po prostu była ta ustawiona rzecz. O, teraz sobie załapał. A, jest pełen, tak więc on nie będzie się ładował. Nie będzie uzupełniał. A, jak widzicie, tutaj na żniwa na tym pierwszym kawałku dobiegają końca. Masę jest tutaj przygotowany. Chyba ten Ursus odbierze ten rzepak. Będziemy już kończyli ten odcinek. Tak więc jak mówiłem, będzie dużo łapek, będą fajne komentarze. Pokażę wam szybko na poradniku, jak to zrobić. No, jeżeli nie będzie takich fajnych rzeczy, o jakie proszę, no to nie będzie mnie motywowało. I oczywiście to wam kiedyś pokażę, ale kiedy? Tego nie wiem. W tym odcinku to wszystko. W następnym odcinku pokażę wam nowy traktor. Mówiłem, że traktorów już tutaj więcej nie będzie. Ale dostaliśmy od Tomasza Szczechy Zetora na testy.
I w następnym odcinku będzie jeszcze jeden dodatkowy traktor, bo już teraz będzie tych traktorów potrzeba znowu dużo. Dwa traktory są na stałe zaabsorbowane nawożeniem. Tu zaraz będzie orka na to szła. Tak więc będzie więcej tych traktorów potrzeba. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na następne. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapki w górę. Przypominam, powyżej 50. No i spotykamy się w następnym odcinku. Zbliżamy się do końca prac na osinie. Kończymy żniwa, kończymy z osiną V1. Później zrobimy jeden albo dwa odcinki na osinie V2. Porównamy sobie starą mapę, starszą wersję z nowszą. I przechodzimy do następnych map polskich, bo jest ich multum. I co ważne, są te mapy dosyć interesujące. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.